Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jest takie powiedzenie, w zdrowym ciele w zdrowy duch. No i teraz w ciele liberalizmu już nie ma w ogóle zdrowego ducha. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, liberalizm, no w Ameryce to tak się nazywa liberalnie, ale to co znaczy tak oryginalnie, tak klasycznie, no to tak... To w takim znaczeniu klasycznym, no to znaczy, że spojrzenie na rząd, spojrzenie na społeczeństwo i rząd i społeczeństwo patrzy, czy myśli o tym, że powinien być wolny rynek, tak? Wolny rynek, no to jest liberum veto, no to jest wolne głosowanie, Statue of Liberty, no to jest statua wolności w Nowym Jorku, no to wszystko, liberał, no to znaczy wolny, tak, wolny człowiek, rynek powinien być wolny, przede wszystkim nieregulowany, demokracja, no demokracja, no to też jest reprezentatywna, czyli też ma być wolna jakoś, tak, że ludzie przychodzą z dobrej woli, wybierają swoich reprezentantów, także też jest ta swoboda, ta wolność. No jednostka też ma swoją wolność, może zrobić co tam uważa, no jeżeli oczywiście nie łamie prawa uzgodnionego czy ustalonego przez ludzi, no liberalizm zakłada ograniczoną władzę państwa, no bo jeżeli państwo ma za dużo władzy, no to znaczy ta wolność jednostki jest ograniczona, no to jest jakoś takie samozrozumiałe. No i zakłada jeszcze neutralność religijną. Dlaczego ta neutralność religijna jest tak ważna? No bo część w przeszłości religia była używana do jakiegoś tam ucisku. No tak jak partia komunistyczna ma ucisk, tak samo i religia jakoś ma ucisk. No tyle tylko, że religia no to ma jakąś taką moralność, jest bardziej takim klejem społecznym, jest instytucją społeczną, która jakoś ma wspólne dobro dla wszystkich zasadniczo, no to albo co najmniej 90%, no jeżeli kraj czy naród jest jednoreligijny, no a wszystkie te partie komunistyczne dzisiejsze, liberalne, no to jednak zabiły wolność religijną. 30 lat temu, no to te pojęcie liberalizmu było no w miarę zrozumiałe, każdy to rozumiał, ale w międzyczasie mieliśmy Clinton, który mówił, że Lewinsky, no tam robiła mu dobrze, tam były najróżniejsze te majtki i niebieskie sukienki, no i właśnie też już tę moralność zaczęto kwestionować, rozdzielać. W tym czasie zaczęły nadchodzić te wszystkie śluby homoseksualne, ta wolność jednostronna. Później przyszedł Barack Obama, 8 lat totalnego rozkładu państwa. No i teraz jest Biden. I teraz jest Biden i ten liberalizm po prostu się tak zdegenerował, że dzisiaj to już liberalizm już jest nierozpoznawalny. Jest nierozpoznawalny i zrozumienie liberalizmu już jest też kompletnie niezrozumiałe dla niczego. Lewacy, no to w zasadzie no co się stało? Rynek został opanowany przez korporacje, no i rynek powoduje tą wielką nierówność, można powiedzieć. Demokracja sama w sobie, no to dla lewaków działa tylko wtedy, jeżeli osiąga to, co lewacy chcą. Także, że nie ma tej demokracji, jest jedynie słuszna linia partii, czyli ten komunizm od nowa. Indywidualna wolność jest bez limitu, no ale tylko bez limitu, jeżeli dochodzi jakieś takie, chodzi o seksualne innowacje, dewiacje, jakieś spojrzenie na seks, no albo na skrobanki, no to wtedy wolność jest absolutna,
a każda inna wolność już jest zakazana. Także że ten liberalizm zdegenerował się kompletnie. Prawo do posiadania broni? Nie ma prawa do posiadania broni. Prawo do pisania książek i swoich opinii? Nie ma już. Jest cenzura, jest po prostu zakazane książki, to jest temat na inny film, ale teraz są zakazane książki, jeżeli to nie idzie po linii partyjnej. Liberalizm teraz się zdegenerował do tego, że państwo to jest wszystko. Państwo no to może zrobić wszystko i państwo nie dość, że może zrobić wszystko, to państwo musi zrobić wszystko. Także to jest linia partyjna komunistów. Po prostu się odbywa to na naszych oczach. No i religia już nie jest neutralna. Kiedyś, kiedy w Ameryce mówiono, że jest rozdzielenie religii od państwa, no to chodziło o to, że państwo nie może zmusić kogoś, żeby chodził do zboru. No dlaczego to tak było? No bo w Anglii, no to w zasadzie był kościół anglikański. Król nie dostawał rozwodów od papieża, no to sam się zrobił papieżem. Wszystkich biskupów powiedział, że powywiesza albo pościna, no i oni zostali Anglikanami. W Ameryce no to się nazywa kościół episkopalny, taki ma ładną niebieskie takie tło i czerwony krzyż. Podobny jest, no w zasadzie to tak jak ma ozdoby, jak kościół katolicki, nie jest taki bardzo siermiężny jak kościół luterański czy kalwiński, zbór luterański czy kalwiński, no ale wtedy właśnie chodziło w Ameryce o to, że rząd nie może komuś powiedzieć, że ma chodzić do kościoła czy do zboru, no a dzisiaj no to w zasadzie ci demokraci, no to chcą rozstrzeliwać tych, którzy chodzą do kościoła. Także to wszystko stanęło na głowie. W Ameryce, jak i w Europie, no jest spory atak na to, co lewica robi. Lewica, komuniści, socjaliści, Partia Demokratów w Ameryce, no jest nieustanny atak normalnych, tak? Normalni widzą, że no jest dobry powód, jak się popatrzy, co się dzieje naokoło. W Waszyngtonie, no wszystkie te rozmowy, no to są takie pobożne życzenia, tam nic się nie dzieje, tam wymyślają jakieś takie idiotyzmy. System edukacyjny w Ameryce, no to idealizuje samą nienawiść do siebie, tak jak Żydzi w latach 1920-30, kiedy oni opuszczali synagogi, no to mieli tą swoją własną taką falę nienawiści, dlatego wielu z nich jadło ten wieprzowinę na oczach swoich tam pobratymców w sobotę, kiedy wracali z synagogi, była jakaś taka samonienawiść do swoich źródeł, do swoich korzeni. No i w Ameryce jest to samo. Biali teraz samo się nienawidzą, no ale są wyszkoleni w szkole właśnie. No i w szkołach również są skonfundowani to seksualnie. Te wszystkie sprawy transgenderyzmu, czy dziewczyna jest chłopakiem, czy chłopak jest dziewczyną, tego rodzaju rzeczy są popierane. No i nie tylko w szkołach, ale przez psychologów i psychiatrów. To też się zaczęło od lat 1970, kiedy Rada Psychiatrów Amerykańskich, 7 czy 8 psychiatrów zdecydowało, że homoseksualizm nie jest chorobą psychiczną, no ale trzeba pamiętać, że w tej radzie tych psychiatrów, no to 4 było właśnie homoseksualistów. No i właśnie dzisiaj jest taka sprawa, że doszliśmy do tego momentu, że można sobie wybierać płeć, jaką się ma, nie genitalia
z jakimi się urodziło, tylko płeć, jaką się ma. No i można być kobietą, powiedzmy, mając narządy rozrodcze męskie. No i teraz jest jeden wielki cyrk w tych zawodach sportowych, bo w zawodach sportowych transgenderyzm po prostu bije kobiety na potęgę, wygrywają złote medale. No ale to się właśnie zaczęło od lat 1970. To już w ten sposób te rozmywanie tego wszystkiego, tej moralności, tego zrozumienia świata. Nawet korporacje, te korporacje amerykańskie kiedyś, no to jakoś były te patriotyczne, jakoś budowały potęgę, no zarabiały pieniądze, dla Ameryki. No ale trzeba pamiętać, że korporacja, no to nie jest coś fikcyjnego. W korporacji są dyrektorzy, oczywiście są menadżerowie, no ale w korporacjach, korporacje pracują, robią jakieś robili co najmniej, samochody, nie samochody, urządzenia. Są tam ludzie, którzy pracują, zarabiają, płacą podatki od sprzątaczek po milionerów. Tak? Także zawsze w Ameryce te korporacje, no to były w stanie zbudować w czasie II wojny światowej tysiące, setki tysięcy sprzętu wojskowego, żeby pomagać Europie. No i wszyscy byli patriotyczni. Teraz w zasadzie to jest umowa tych korporacji z lewackimi politykami, no i pozwalają im zarabiać ciężkie pieniądze, no ale muszą szczekać komunistycznie. No to podobnie jest w Chinach. Także już nawet i korporacje nie są tak bardzo patriotyczne i amerykańskie. No, plują na flagę amerykańską, to już w ogóle jest wstyd i hańba. Jeżeli tak człowiek się zastanawia, no to w tych wszystkich dobrze wykształconych demokracjach liberalnych, to liberałowie, no w zasadzie tak dyskutują sobie, a muzą. To są takie teorie akademickie, takie rozważania akademickie. Oni nigdy się nie zastanawiają się, co z tych dyskusji wychodzi i jaki będzie koniec, jakie są rezultaty. I to jest właśnie nieprawdopodobne, że jest, nie zwracają uwagi na rezultaty. No nie uczą się. No i nie uczą się z historii. Historia ich toczy się kołem, robi najróżniejsze tragedie. Te swobodne myślenie oświecenia właśnie doprowadziło do tego, że każdy ma prawo coś powiedzieć, no ale na dzień dzisiejszy to jest gorzej, że nikt nie bierze odpowiedzialności, czy nikt nie jest ukarany za to, co robią. Liberałowie no to zawsze mówili, że trzeba dyskutować. No na dzień dzisiejszy w Ameryce już nie ma dyskusji. W Ameryce, no i na świecie wszyscy się o wszystko obrażają, wszystko jest kasowane, kanslowane, usuwane, no bo tam jeden na tysiąc osób, powiedzmy, czuje się nieprzyjemnie. No i teraz trzeba się zgodzić z tym, że komuś coś nie pasuje. No w normalnym społeczeństwie, no tak mu nie pasuje, no to zamknij mordę w kubeł. Jak nam pasuje, no to przyzwyczaj się, dopóki ciebie to jakoś nie uszkadza, czy jakoś nie szkodzi tobie w sensie fizycznym czy finansowym, no to a reszta rozumie to w ten sposób, no to nie ma się co obrażać. No i to też się zaczęło tam od lat 20, 30, 40 lat temu, kiedy alergie powiedzmy dzieciaków na, szczególnie na peanut butter, czyli na te orzeszki ziemne, te orzeszki arachidowe. Skąd to się wzięło? No bo od lat 50, 60 no to jest za duża czystość w Ameryce. W Ameryce po prostu już wszystko by było myte chloroksem, nie chloroksem,
ściany, stoły, te dzieciaki są nadzwyczaj czyste. No i kiedy idą, nie bawią się w piasku, nie bawią się w ziemi, nie mają jakiegoś takiego zapalenia, ta flora bakteryjna jest słaba. Także akurat wysyp tych alergii był. No i w szkołach zamykali, w szkołach w zasadzie zamykali. No mówili, że nikt nie może przynosić orzeszków ziemnych, bo tam jeden na 100 jest uczulony. No i właśnie tak to się stało. Na dzień dzisiejszy nie ma rozmowy w klasie, szczególnie w koledżach. Koledże no to były po to, żeby grupa ludzi z najróżniejszych warstw społecznych, miast, regionów amerykańskich złożyły, były razem w jednym koledżu, no i wymieniały swoje zdanie, a nie tylko takie echo, żeby słuchały i powtarzane to, co oni lubią. No, liberalizm zaczął się tam w XVI-XVII wieku, kiedy była ta reformacja i kontrreformacja, te wszystkie wojny religijne. Sporo było tych filozofów, no ale to wszystko było związane na dzień dzisiejszy. No to można powiedzieć, czego zabrakło w dzisiejszym liberalizmie. No zabrakło tych politycznych instytucji liberalnych, politycznych i społecznych. No bo liberalizm no to był, pasował wtedy, kiedy ludzie byli zaangażowani. Zaangażowani byli w kościołach, zaangażowani byli lokalnie w społeczności, byli zaangażowani w swoim zawodzie, no i w rodzinie. Na dzień dzisiejszy to wszystko się porozpierniczało. Rodziny zostały rozwalone. Rozwody są nieprawdopodobne. Propagowanie tych związków homoseksualnych też nie pomaga. Lokalnie no to już nikt nie działa. Wszyscy w zasadzie to jest globalna wioska. Ludzie nie angażują się na ulicy obok. Ludzie więcej wiedzą o czymś, co jest 5000 kilometrów dalej niż 50 metrów obok. Także to lokalnie to się wszystko rozwaliło. Religia została zatłuczona. Religia została zatłuczona z premedytacją przez komunistów, no bo kościoły zaczynają być puste, zbory zaczynają być puste, synagogi zaczynają być puste. Jedyne domy modlitwy, które są w miarę pełne, no to są muzułmanie, no ale tam leją kijem, jak ktoś nie pójdzie, jak 5 razy na telefonie nie odśpiewa tych swoich spraw i nie siądzie w kierunku Mekki. Kobiety do tej pory siedzą z jednej strony, mężczyźni siedzą z drugiej, no ale ten chrześcijańsko-europejsko-amerykański religia, no to te tygodniowe pójście do kościoła czy do zboru protestanckiego, no to zanikło, no i ten klej w zasadzie znika. Także ta rama cała tego liberalizmu nie istnieje, no i w zasadzie ten liberalizm dzisiejszy nie ma w zasadzie miejsca do egzystowania. To jest nie ma form, nie ma dobrego wychowania, nie ma zrozumienia, kto jest kim. Ludzie po prostu zatracili poczucie przynależności, zatracili poczucie odpowiedzialności. Młodzi ludzie po prostu zamieniają się w dzikich. No i wtedy zaczyna się anarchia. Jak nie ma tych instytucji rodzinnych, państwowych, religijnych, to każdy sobie rzepkę zrobi, który ten orkiestra, jak on tam się nazywał, no to jak mówił, rób ta, co chce ta. No i mniej więcej to tak jest. Rób ta, co chce ta, no i teraz jest co mamy. Także liberalizm można powiedzieć ma chore ciało, no i ma chorego ducha. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.
dziękuję wszystkim konserwatystom, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych w Ameryce 2022-2024. Gdziekolwiek jesteście indziej na świecie, też nigdy nie głosujcie na socjalistów. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. Widzicie, co się dzieje, widzicie, do czego doprowadziła ta wolność komunistyczna, wolność liberalna. No nie usprawniła świata, doprowadziła do absolutnej cenzury, zatłukła wolność wypowiedzi, zatłukła wolność amerykańską. Zdrowia dla normalnych.